Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z tej gry i będzie to odcinek tuningowy. Będziemy tunigować samochód, tylko muszę go najpierw znaleźć. Chcę go najpierw znaleźć, bo on jest ogólnie dostępny. Można go kupić, tak? Nie ma z tym problemu, ale można go też zabrać z ulicy i sobie go mieć na własność, więc ja nie chcę wydawać tam kasy, aby go sobie kupić. A pokażę Ci, o którego chodzi. To jest SUV. I to jest, kurde, wszyscy wychodzą. Nie wiem, coś się znowu zbugowało. Nie wiem, o co chodzi, ale w sumie nawet lepiej, bo nikt mnie nie będzie rozwalał z wrzutni raki, tak przed chwilą. Zastanawiam się, czy ten samochód ma jakieś opcje tuningowe. A dobra, zajrzymy sobie do SUV-ów. Ten jest ciekawy samochód. Znaczy, on jest wolny, ale ciekawie wygląda. Moment, tu są SUV-y i mi chodzi o... Ty, no gdzie on jest? No dobra, do tego auta zdaje się, że nie ma. Jeszcze to ogarnę dokładnie, czy on jest tutaj w multiplayerze. Ale są dwa samochody. To jest Ruiner, a to jest Phoenix. Oba te auta mają naprawdę fajne opcje tuningowe i nie wiem, od którego zacząć. Mi się wydaje, że... No właśnie, fajnie, że one obok siebie stoją. To mogę je teraz pokazać. Phoenix jest taki bardziej groźny. Przypomina mi troszeczkę Firebirda. A zapomniałem, jak Mark Firebird, no chyba Chevrolet. Nie chcę tu kozaczyć ani nic przekręcić, ale tak mi się wydaje. Ruiner to jest chyba samochód... Ruiner, dobrze przeczytałem. To jest chyba samochód, który był w poprzednich częściach GTA. A Phoenixa nie kojarzę. Tutaj jest kilka fajnych opcji tuningowych w tym Phoenixie i... No myślę, że mogę sobie go dzisiaj stuningować, dlatego że nie ma tego auta, znaczy nie wiem, czy nie ma na 100%, ale no nie widać go nigdzie. No jeszcze zastanawiałem się z tych aut, jakie tutaj są, tam stoi moje auto, bo sobie ukradłem tego gościa. Chciałbym sprawdzić, jakie on ma modyfikacje, ten tutaj. Podoba mi się nawet. Taki, wygląda na jakieś BMW, ale cholera wie jakie. Jakieś ekskluzywne na pewno. Ładnie wygląda, ładnie się prezentuje, chociaż no... Nie wszystkie jego elementy mi się podobają. Może bym chciał tutaj inne światła, chociaż nie wyglądają aż tak źle. Może większy grill, nie wiem, ale i tak wygląda samochód bardzo fajnie. Dzisiaj natomiast zajmę się Phoenixem. Widziałem, że sporo fajnych opcji tuningowych ten samochód ma. Nie jestem pewny, czym będę miał gdzie go schować. Dlatego niech... Nie wiem, czy będę go tuningował na maksa. W sensie, stuninguję tylko może opcje wizualne. Ale wow. Fajnie brzmi, to mi się podoba. Ponte Phoenix Muscle. Niedużo go uszkodziłem, nieźle. To się fajnie warsztat zamyka. No dobra, no i tutaj zaczynamy. Najpierw wizualnie, zobaczymy co z tego wyjdzie. I teraz tak, jest tutaj kilka dokładek. Widzimy, że nie tylko zmienia się dokładka, czy ten cały zderzak, ale także częściowo błotnik z przodu. Ja może wezmę inny kolorek karoserii, żeby to było fajnie widoczne. Dodajmy sobie... Oj, nie mogę tego wziąć. No dobra, biały jest ok. Biały wygląda nawet całkiem spoko. Jest tu sporo właśnie rzeczy. O, i teraz widzimy, tak, jak to wygląda. No i myślę, że ta druga dokładka wygląda spoko. Okej, okay. Na razie bez tych wszystkich bajer... O, ten już taki za duży, mi się wydaje, wydech. Chociaż nie wiem, bo tam chyba jeszcze są jakieś zderzaki z tyłu. Trzeba by to ogarnąć. Ale ten wydech wygląda naprawdę spoko i myślę, że się fajnie komponuje w to wszystko tutaj. To jest fajne. Możemy sobie usunąć ten grill i przez co wygląda samochód bardziej hardkorowo, a z drugiej strony też trochę mniej powietrza do chłodzenia się do niego dostanie, co jest niemiłe. No i tutaj jest ciekawa opcja, bo te wloty powietrza przeważnie w samochodach są bardzo wysoko wysunięte do góry, co mi się nie podoba. A tutaj ten wlot powietrza jest naprawdę fajnie wkomponowany w tę maskę i no i to wygląda fajnie i myślę, że pasuje. To jest chyba jedyny samochód, do którego ten wlot tak bardzo pasuje, bo jest jeszcze kilka wlotów, gdzie te wloty pasują troszeczkę, ale w tym Phoenixie naprawdę to wygląda bardzo ładnie. Dobrze, grille, lakierowanie, dach. No i tutaj też ciekawa opcja, możemy sobie zamontować dach z szyby, co wygląda fajnie, przypomina mi się GTA Vice City. Progi,
Oczywiście zamontujemy, ładnie to wygląda. Spoiler. No i tutaj uwaga. Bach! Możemy takie coś zapieprzyć. Tylko tak, mi się ten standardowy podoba. No i teraz mam dylemat, czy zainstalować sobie taki? Ja myślę, że pasuje. Nie lubię takich hardkorowych tuningów, ale ten spoiler wyjątkowo pasuje w tym samochodzie. Dlatego go sobie zainstalujemy. Zawieszenie. No i sprawdźmy, o ile możemy to obniżyć. Podejrzewam, że niewiele tu się obniży, dlatego że ten samochód i tak już jest dość niski, a poza tym to muscle car. Tak? Tak jak myślałem. Czynienie biegów. Na razie to odpuszczamy. Koła, szyby. Możemy jeszcze koła sobie dać. O kurde. To jest niezłe. To mi się spodobało. Zwróć uwagę. Teraz szyby mamy na czarno. Mamy limuzynowe. I nawet te u góry się kolorują, co jest świetne. A już się bałem, że tylko te boczne będą się kolorować. Super sprawa. Tylko że mi nie bardzo pasują takie mocno przydymione, limuzynowe te szyby. Wolę takie. I troszeczkę mi brakuje jednej opcji, jeśli chodzi o ten samochód i o większość samochodów tutaj w GTA, żeby można było przyciemniać przednie lampy. To by było super. No. Bo tutaj by się właśnie takie przyciemnienie mi się wydaje, żeby przydało. No i koła jeszcze spróbujmy sobie dostosować. Luksusowe wziąłem, ale no te nie pasują, to już od razu widać. Spróbujmy coś z muscle carów. Tak, i te zdecydowanie bardziej pasują. Co ciekawe, mieliśmy tu nałożony bardzo ciekawy kolor na te felgi. O, myślę, że te są bardzo fajne. Zobaczymy jeszcze inne. O. Które to były? O, te też są spoko. Te mi się podobają. No i dobra. Kolorku. Nie wiem, biały Phoenix jest nawet całkiem spoko. Nie wiem, jakie on ma staty. A zaraz zerknę, nie spojrzałem, nie zwróciłem na to uwagi. Nie wiem, jak też one będą się zmieniać po tuningu. Jest to muscle car. Mam nadzieję. Nie jest chyba to jeden z najlepszych muscle carów, bo ścigałem się właśnie w klasie muscle car i no muszę powiedzieć, że. No, wygrywałem z tymi Phoenixami. Moim konkurentem Blackfin. No nie wiem, jakie tutaj felgi dobrać. A dajmy sobie takie. No i dobra, projekty. Tutaj można sobie dać Drag Racing, Atomic, Myk, dym spod opon czarny, mój ulubiony. No i jeszcze wezmę sobie dla kierowania drugi kolor. Dajmy sobie może biały albo jakiś inny, jaki tu będzie pasował. O, niebieski fajnie wygląda. Phoenix. No, ale właśnie nie wiem, czy nie zmienić kół na czarne, bo tak trochę ten kolor, no trochę się jednak odznacza dosyć. Dajmy sobie coś innego. O, tu mieliśmy fajny kolorek. O, te pasują. Dobra, dym mamy. Szyby mamy, turbo. No i teraz się tak zastanawiam. Ja sobie wyjadę tym samochodem. Znaczy nie wiem, czy go tuningować na maksa, bo to jednak trochę kosztuje. Wow. Nie wiem, ja mam takie wrażenie, ten samochód przypomina mi jakąś motorówkę. Naprawdę. Może przez ten spoiler? Nie wiem. Ta dokładka mi z przodu troszeczkę nie pasuje. Takie wcięcie dziwne jest. Ja bym tu inną dokładkę dał. Tamta druga jest też taka bardzo podobna, tylko że mniejsza. One nie wyglądają ładnie moim zdaniem. No nie wiem. Każdy ma inny gust, ale z drugiej strony jak tak się przyjrzeć. Ciężko mi zdecydować, no. Napisz w komentarzu, co ty o tym myślisz. Ale samochód trzeba przyznać, że ogólnie jak się tak na niego spojrzy, wygląda fajnie. I mało osób też się nim porusza na co dzień w GTA. Wszyscy ciągle te progeny. Ja chyba sprzedam tego progena w cholerę. On jest zajebisty, super skręca i w ogóle, ale... Ale hej. O, i tutaj są jeszcze te reflektory żółte. Ja ich nie zmieniałem. Nie dałem tych ksenonowych, ale myślę, że te żółte pasują. Fajnie to wygląda w sumie. Przeoczyłem to, przyznam się. Przeoczyłem te światła, można tu dać te reflektory, o, ksenonowe. To by pasowało... A, dobra, dajmy. To pasuje do tego, do kolorku, jaki sobie dałem. Maska, hamulce. No dobra, zróbmy sobie. I dzisiaj taki wyjątkowy tuning, bo chciałbym właśnie przejechać sobie muscle carem, jakiś wyścig. Dlatego sprawdzimy, jak się ten samochód spisuje na wyścigu jakimś tam. Dobra, co tu jeszcze możemy stuningować? No tak, jeszcze możemy coś tutaj dodać. Turbo.
Ja widzę, że ten samochód nawet można konkretnie stuningować. Ponoć teraz będzie dobry. Tylko ja się tak zastanawiam i zrobimy teraz mały test. Czy to auto, a jeszcze mam trochę kasy, nie wydałem tak dużo, to jest spoko. Ja się tak zastanawiam, czy ten samochód przejdzie test poślizgowy. Jest taka jedna górka tutaj w GTA. Wow, ale wygląda naprawdę świetnie. Jest taka jedna górka tutaj w GTA, na której sprawdzam przyczepność samochodów. Chodzi o to, że podjeżdżam po nią, ona jest stroma, jest to góra asfaltowana. I podjeżdżam pod nią do połowy i wciskam gaz do końca i sprawdzam, czy samochód pojedzie do przodu. Jeśli pojedzie, to znaczy, że jest całkiem przyczepny. Kurde, ale tak jadę sobie na tej kamerze, to jest moja ulubiona kamera do jazdy ogólnie w GTA. I tak troszeczkę mi ten spoiler nie pasuje. Tak, nie wiem, troszeczkę może psuje bryłę tego samochodu. Być może to jeszcze zmienię jakoś. Zobaczymy. Na razie niech sobie będzie. Jak się tak patrzy z boku, to auto wygląda naprawdę okej, ale jak tak nim sobie jadę i patrzę od tyłu, no to już tak nie okej. Chyba, że kamerę sobie oddalę. No nie wiem. Takie za duże to trochę. Wydaje mi się, że ten standardowy spoiler ładniej by wyglądał w tym Phoenixie. Chociaż ten, mówię, to nie jest wcale zły. To jest tylko moje widzimisię, że on mi tu przeszkadza podczas jazdy. A jeśli ktoś go sobie zainstaluje, to wcale nie będę go uważał za jakieś bezguście czy coś. Ale to też takie moje widzimisię. Myślę, że można go zmienić na standardowy albo na ten mniejszy. Zobaczę, jak ten mniejszy wygląda. On jest też bardzo podobny do tego spoilera, tylko że jest mniejszy. I tyle. Tak jak teraz sobie jechałem, mi się całkiem fajnie skręcało. Kurde, no, zobaczcie, jaki niezdecydowany jestem. Ale tak to jest właśnie z fajnymi samochodami. Spoiler. Ten wygląda tak. On jest dużo mniejszy. Wydawało mi się, że jest większy. No, ten standardowy wygląda najbardziej fajnie. Dam sobie go. O! I teraz to wygląda jak strzała, nie? Zobaczymy, jak będzie wyglądał z tyłu. Już się noc zrobiła od tego tuningu. Cały dzień mi to zajęło. No i teraz wygląda bardzo fajnie moim zdaniem ten samochód. No ale dobra, muscle cary mają to do siebie, że mielą dużo w miejscu. Statystyka, jak widzieliśmy, tego samochodu, jeśli chodzi o przyspieszenie, jest no na wysokim poziomie. Jest to prawie, jest to chyba max. Więc powinien dobrze przyspieszać, ale nie przyspiesza jakoś super. Jestem ciekawy, jak przyspiesza w porównaniu do klasy muscle carów, tak? Innych samochodów w tej klasie. Zaraz, tu jest gdzieś ten hardkorowy podjazd. To chyba będzie tutaj. No, tu jest bardzo stromo. No i zobaczymy. O, tutaj też ruiner stoi. I tak, ja tu zawsze hamuję, myk. I teraz. No nie, daje radę. Porusza się do przodu. W przypadku chyba Mamby był to problem. Mamba nie dała rady tu podjechać. I jeszcze był problem z Halloweenowym samochodem, który zresztą sprzedałem. Też nie dał rady. W ogóle staczał się do tyłu. Serio. O, tutaj nawet jest napisane muscle. Także nie jest to wcale zły samochód, jeśli chodzi o muscle cary. Ale chciałbym to sprawdzić na jakimś wyścigu. No i mamy wyścig. Przecięcie szlaków. Niestety. Dołączyła tylko dwóch graczy, mimo że czekałem dość długo. Otworzyłem sesję i w ogóle, dobra. Zobaczmy, czy mam to. Mam Phoenix, bo przed chwilą wyskoczył mi komunikat, że jakiś błąd w zapisie serwerów, nie wiem, o co tam chodziło. No ale dobra, mam mojego Phoenixa. Dwóch tych graczy, z którymi teraz będę się ścigał, są na wysokim poziomie, więc no, myślę, że będzie ciekawie. Zobaczmy, który oni mają tu poziom. A, nie można teraz zobaczyć, nieważne. Zobaczmy co potrafi ten Phoenix, co ja potrafię za jego sterami. Okej, mamy tutaj Mustanga, dwa Mustangi, wow. I okej, wyrównywanie jest wyłączone, więc każdy samochód może osiągnąć swoją prędkość maksymalną, jeśli nawet jest na pierwszej pozycji. No i Mustang sporo mi tam odstaje. Musiałbym się posikować jego... Właśnie, mogłem też strumień aerodynamiczny wyłączyć. A tutaj fajnie sobie poradziłem na zakręcie, ale no... Ten Mustang tam z tyłu dawał sobie radę lepiej na prostej. O. Fajnie udało się opanować Phoenixa teraz. Nie było z tym większego problemu. Mimo, że sytuacja była już dla większości muscle carów już taka podbramkowa.
I no muszę powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo przyczepny samochód jak na swoją klasę, chociaż niezbyt też szybki na prostych, co zresztą tutaj czuć. I to jest fajny wyścig do testowania chyba tej klasy aut, bo jest tutaj, jak widać, wiele takich krótkich, prostych, gdzie trzeba jak najszybciej osiągnąć jak najwyższą prędkość. Ale no, kurde, Mustangi tutaj rządzą. Przynajmniej ten, który jedzie z przodu, bo ja zostałem z tyłu na prostej. No ale spokojnie, dwa okrążenia, może jeszcze uda się wygrać. Okej. Łapię tutaj strumień, już słychać ten dźwięk. Dlatego go będę doganiał, ale w innym wypadku, no raczej bym go nie dogonił. Nie wiem, czy mam jakiś tunik zły zrobiony, ale wszystko kupiłem na maksa. Udało mi się okrążenie ukończyć na pierwszej pozycji. Ten gracz z tyłu może mnie dogonić właśnie przez strumień, ale ja zwróciłem uwagę na przyspieszenie zaraz przy starcie, gdzie widzieliśmy samochód przeciwnika dużo lepiej przyspieszał, nie używając nawet żadnego strumienia. Także to biorę pod uwagę. Ojej. O, i chyba już skończę na drugiej pozycji. Chyba, że mnie ten ostatni jeszcze dogoni, nie wiem. O, to jest fajna nutka. Fajnie się tego w samochodzie słucha. Jest taki basik fajny. Okej. Autobus, spieprzaj, mogłem rajda od niego zrobić, kurde. No, ale czasami od tych samochodów się tak dziwnie odbija i nie można zrobić jak idealnego rajda. Okej. Oj, nie wiem, czy go dogonię. Naprawdę dobrze jeździ. No i jego Mustang też świetnie przyspiesza. Swoją drogą trzeba zerknąć na tego Mustanga. Stuningować go, zobaczyć jak śmiga. No bo tutaj mnie naprawdę zaskoczył i zrobił na mnie wrażenie. No jednak Phoenix nie jest aż tak dobry, jakby można było się spodziewać. No ale wygląda naprawdę fajnie. Jeśli ktoś chce mieć taki dość unikalny samochód... O, fuck. Nie poszło. Dość unikalny samochód w GTA. No to powinien się zaopatrzyć tego Phoenixa. Z drugiej jednak strony, no przyspieszenie nie jest najlepsze. A inna sprawa jest taka, że mogłem wygrać ten wyścig, gdybym troszeczkę lepiej jeździł. Tak, chociaż uważam, że i tak całkiem nieźle mi poszło. To jednak ten gracz, który jechał na przedzie i miał troszeczkę lepsze przyspieszenie. Trzeba to będzie sprawdzić w tym samochodzie, bo to jest ciekawe. No i auto wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ten Mustang. Myślę, że warto byłoby się w niego zaopatrzyć. Chociaż no, inna sprawa jest taka, że jest dosyć popularny, a ja niespecjalnie przepadam za samochodami, które są bardzo popularne na jeździe dowolnej. No jednak wolę mieć takie, które się odznaczają czymś wyjątkowym. Może ten mój Phoenix nie jest super szybki, ale jednak fajnie jest mieć w garażu samochód, którego nie ma ktoś inny. No i tak możemy sobie podsumować właśnie Phoenixa. To jest chyba zresztą najlepszy test, aby sprawdzać samochody właśnie na wyścigach. I chyba tak będę testował ten wszystkie samochody, które będę tuningował tutaj w GTA. No bo, kurde, no najlepiej sprawdzić chyba w praktyce auto, a tak prędkość maksymalna, ja wiem, przyspieszenia też jakoś tak dobrze nie sprawdzisz. Dopiero jak się ścigasz na tym starcie z innymi graczami, no to dopiero teraz można to tak naprawdę sobie obadać, jak to wygląda. No a w innym wypadku, no to tak jest bardziej na czuja, no nie? Ja to od razu wyczułem, że ten samochód, no mimo tej takiej wysokiej statystyki, jak na staty auta, ma to przyspieszenie wymaksowane, a to się okazuje, że no jest taki ospały przy tym przyspieszaniu. Nie wiem, czym jest to spowodowane. Wyczułem to, no ale wiadomo, lepiej sprawdzić w wyścigu, mieć potwierdzenie 100% i rzeczywiście ten, nazwijmy to, Mustang mnie zostawił z tyłu na starcie i to lekką fajką, tak? No, więc tutaj na pewno w tym samochodzie plusem jest to, że dobrze się prowadzi jak na muscle cary, tak? No i dość fajnie brzmi. Tak, rasowo, fajnie, V8-kowo, nie wiem, nazwijcie to jak chcecie. Mnie się podoba, no nie wiem, czy ten samochód będzie długo gościł w moim garażu, bo nie do końca jestem pewny, czy pasuje do stylu Asuki. Ale też tunik jego nie kosztował jakoś super dużo, a z drugiej strony wygląda nawet ciekawie i odchodzi od tych wszystkich pojazdów, które się często spotyka, może tak, bo każdy samochód tutaj wygląda inaczej, ale często się spotyka w online, no to jednak on wygląda tak po swojemu, fajnie, inaczej. Aż ty kurde, zawsze wyjeżdżasz jak ja jadę na skrzyżowaniu, cholera. Phoenix, tuning Phoenixa, wszystko co mogłem to o nim powiedziałem.
pierdzielony. Bardzo ci dziękuję za wyświetlenie. Trzymaj się na razie. Pa, pa. Nie tunigowałem jakoś tam pod względem osiągów tego samochodu, ale moim zdaniem wygląda naprawdę w porządku. Nie no, ej serio, to będzie chyba jeden z moich ulubionych samochodów, jeśli chodzi o wygląd. Strasznie mi się spodobał. Nie jestem jakoś fanem hot rodów, ale zawsze jakoś przykuwał moją uwagę ten model.